Jesteśmy w sercu Żoliborza na placu Wilsona. Sam plac został wytoczony na dawnych terenach wojskowych po wielkim kryzysie mieszkaniowym, który zakończył się rozszerzeniem Warszawy w roku 1916. Tu powstały pierwsze kolonie spółdzielcze, kolonie, czyli enklawy, bowiem teren powojskowy to była esplanada Cytadeli, czyli pusty grunt, pusty teren, na którym nie rosły żadne rośliny, na którym nie było żadnych budynków. Każda z kolonii była budowana oddzielnie, ma swój indywidualny charakter. Pierwsza kolonia była miasteczkiem, tutaj była szkoła, były wszystkie potrzebne rzeczy do życia dla mieszkańców. Na drugiej kolonii na dachu znajdowała się plaża dla mieszkańców. Szósta kolonia WSM nie pełniła funkcji mieszkalnych. Znajdowała się tutaj kotłownia, znajdowała się tutaj łaźnia, bowiem w mieszkaniach często nie było łazienki. Znajdowała się tu pralnia, przedszkole, także gospodarstwo ogrodnicze, które równocześnie pełniło funkcję kliniki dla chorych roślin. Charakterystyczny komin, który górował nad okolicą, wyposażony został w platformę widokową i schodki. Był to wymóg strażaków, ale służył mieszkańcom jako punkt widokowy. Żoliborz urzędniczy ma troszeczkę inną architekturę. Powstał w wyniku poszukiwania stylu narodowego. Architekci próbowali nadać mieszkaniom charakter bardziej tożsamy z historią Polski, dlatego wszystkie domy przypominają szlacheckie dworki z dawnych czasów.